Awantura o pomnik Grety. Angielski Uniwersytet postawił Grecie Thunberg pomnik. Studenci niezadowoleni. Na Uniwersytecie w Winchester w południowej Anglii Greta Thunberg dorobiła się własnego pomnika odlanego z brązu, który kosztował 24 tysięcy funtów. Studenci uważają, że w dobie pandemii pieniądze można było wydać o wiele lepiej. Szwedzka aktywistka na rzecz klimatu na początku tego roku skończyła 18 lat. Zasłynęła jako inicjatorka szkolnych strajków klimatycznych, dzięki czemu stała się znana na całym świecie. To prawdopodobnie jej pierwszy pomnik. Władze angielskiego uniwersytetu zamówiły monument, przedstawiający nastolatkę z wyciągniętą ręką, już 2 lata temu. Jak podaje polsatnews.pl, pomnik został sfinansowany z pieniędzy na budowę nowego, już otwartego budynku uniwersyteckiego. Pomnik Grety nie podoba się studentom, którzy uważają, że pieniądze wydane na jej podobiznę mogły zostać wydane znacznie lepiej. Doceniają wkład Thunberg w działania na rzecz ratowania klimatu i uważają ją za wzór do naśladowania, jednak ich zdaniem są pilniejsze wydatki. Jesteśmy w roku COVID-u, wielu studentów nie miało naprawdę dostępu do kampusu, wielu z nich próbuje studiować online i pilnie potrzebuje wsparcia. Wzywamy uniwersytet, aby zrekompensował koszt pomnika, zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowych 23,760 funtów na wsparcie dla studentów w całym kampusie, oświadczył Związek Studentów. Uniwersytet zapewnia, że na realizację projektu nie przekierowano żadnych pieniędzy z Funduszu Pomocy dla Studentów ani personelu, a na wsparcie studentów wydano w tym roku 5,2 milionów funtów. Jako uniwersytet opowiadający się za zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwością społeczną jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób uhonorować tę inspirującą kobietę, poinformowała wicerektorka uczelni.